Pajączku, słuchaj tego. Nowe auto Amarok. Wody! Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Amaroka. Jakiś czas temu Ford z Volkswagenem połączyli siły i zaczęli tworzyć wspólne modele. Jednym z pierwszych takich przykładów był Volkswagen Caddy i Ford Tourneo Connect, gdzie Ford to tak naprawdę jest Volkswagen z kilkoma elementami od Forda. Teraz przyszła pora na model Volkswagen Amarok i Ford Ranger, gdzie tym razem to udział Volkswagena w tym projekcie jest dużo mniejszy niż Forda. Chociaż trzeba przyznać, że wizualnie bardzo ciężko jest od razu zauważyć, że są to wspólne projekty, a to nie takie proste w przypadku pick-upów, bowiem ich bryła jest zawsze taka sama. Tutaj Volkswagen nieźle sobie poradził i auto naprawdę wygląda dobrze, a przód nawet tak potężnie. Linia świateł jest wysoko poprowadzona, auto ma konkretny, bo 24-centymetrowy prześwit i jest naprawdę wielkie. Wielkie, bo urosło względem poprzednika. Nowy Amarok jest o 10 cm dłuższy, 4 cm szerszy oraz ma o 17 cm większy rozstaw osi. Wysokość pozostała niemal bez zmian. I co ciekawe, wymiary są większe, ale paka ma niemal te same wymiary. Zmieniły się więc wymiary kabiny. Paka ma więc 1544 mm długości, czyli o 10 mm mniej niż poprzednik, 1624 mm szerokości w najszerszym miejscu, czyli o 4 mm więcej, oraz 1227 mm pomiędzy nadkolami, czyli o 5 mm więcej. Wysokość do rolety to teraz 529 mm, czyli o 21 mm więcej niż poprzednik. Ładowność paki to w zależności od wersji od 780 do 1405 kg. I niestety, ja miałem elektryczną roletę, co uważam za bezsensowne rozwiązanie, które na 100% się popsuje. W zimie zamarza, a jak na przykład w mechanizm wpadnie nieco kurzu czy piasku, to silniczki się zatrą i przestaną działać. Niestety, ale tylko najtańszy wariant wyposażenia Style nie ma elektrycznej rolety. Dwa tańsze warianty nie mają też aż tak wielkiej felgi, bo ja miałem 21 cali, co do auta roboczego nie jest dobrym rozwiązaniem. Byle kamień czy korzeń i felga będzie porysowana. Oczywiście wjechałem w teren, bo do tego to służy to auto, no ale mówię, lepiej kupować podstawowe odmiany, bo raz, że mniejsza felga, a dwa, że bez elektrycznej rolety. Jeszcze zanim wejdziemy na tył, to zobaczcie na te śmieszne zaślepki. To jest zabieg stylistyczny, który ma odróżnić właśnie Rangera od Amaroka. Może i śmieszne, ale chyba faktycznie udało się. To wskakujemy na tył. W sumie to wchodzimy po progu, który również jest dla bogatszych wersji wyposażenia i który również może okazać się zbędny. W terenie taki próg przeszkadza, ale wsiadanie po nim jest naprawdę wygodne. Z tyłu faktycznie jest dużo więcej miejsca nogi na długość, czuć, że kabina jest dłuższa. Jest też minimalnie mniej miejsca na głowę, chociaż jak widać ja mam 186 cm wzrostu i mam tego miejsca naprawdę dużo. Problem jest nieco z nogami, bo kolana mamy teraz bardzo wysoko, no i kanapa wciąż jest dość pionowa. W ogóle jak widzicie na tej grafice, kolana mamy wyżej niż w poprzedniku. Z tyłu jest też podłokietnik z miejscami na poje, są oddzielne nawiewy, złącza pod zapalniczkę czy złącze 230. Są też gazetowniki oraz ciekawe klamki. No i mamy mnóstwo cykorłapek, które w jeździe w terenie przydają się. Dodatkowo pod kanapą jest mały schowek na gaśnicę, trójkąt czy narzędzia do wymiany koła. A koło zapasowe jest oczywiście schowane pod paką. Aha, kanapę z tyłu można też odsunąć, ale niestety jest tam super mało miejsca, w sumie nie wiem co tam można schować. Wskakujemy czy tam wdrapujemy się naprzód. Tutaj, w zależności od wersji, możemy mieć fotele elektryczne lub w pełni manualne. Bardzo łatwo przyjąć wygodną pozycję i mamy bardzo dobrą widoczność. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Ta również jest tak zmodyfikowana, że ciężko od razu powiedzieć, że jest to to samo co w Fordzie Rangerze. Układ jest ten sam, też jest gigantyczny ekran na środku, ale dodatki i lekkie zmiany struktury spowodowały, że deski są różne. Nie wiem, która ładniejsza, obie są w miarę w porządku. W miarę, bo tak wielki telewizor w roboczym aucie moim zdaniem nie ma sensu. Co gorsza, w Amaroku klimę obsługujemy na ekranie, a w Fordzie Rangerze są dedykowane przyciski fizyczne, czyli dużo lepiej. Sam system w Amaroku działa sprawnie, no ale moim zdaniem tak duży ekran jest naprawdę kompletnie zbędny.
Zwłaszcza, że jest kilka przycisków na dole fizycznych, więc tutaj dałoby się pewnie jakoś gustownie dodać klimatyzację. Aha, jest to system od Forda, a nie od Volkswagena. Zresztą, zegary też są od Forda, jak i każda inna rzecz w tym aucie. Zegary są bardzo czytelne, oferują dużo widoków i dużo personalizacji, za co duży plus. Mamy też sporo grafiki i animacji, jak na przykład zmieniamy tryb napędu czy samochodu. O trybach napędu będzie nieco później. Teraz ponarzekam na ten przycisk od trybów jazdy, bowiem jak go naciśniemy, to nie zmieniamy nim trybów, tylko dalej wyświetla się menu na ekranie i tam dopiero klikamy tryby. Mało intuicyjne. Cieszę się, że przynajmniej przyciski na kierownicy są fizyczne, bo u Volkswagena nigdy nic nie wiadomo, kiedy zaskoczy nas dotykowymi panelami. W takim razie pora sprawdzić wykonanie. Jak na pick-upa jest bardzo ładnie, poza tym elementem. Środkowy schowek cały się telepie i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. To jest do poprawy. To w takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską póki co w Polsce jest dostępny tylko jeden silnik, czyli świetne 3.0 V6 TDI. Z tym, że to nie jest to 3.0 V6 TDI, to nie jest silnik Volkswagena, tylko silnik Forda. W sumie, to jak dobrze kojarzę, to jest silnik Land Rovera, który Ford nieco przerobił. No ale na pewno nie jest to 3.0 V6 TDI z poprzedniej generacji Amaroka i to pomimo nazwy TDI. Zresztą, w nazwie i na aucie mamy też nazwę napędu, 4Motion, ale to też nie jest napęd Volkswagena, tylko napęd Forda. Napęd, który akurat ma chyba przewagę nad poprzednim Amarokiem, bo po pierwsze, w poprzedniku Amarok 3.0 V6 był stały napęd 4x4, a tutaj możemy go rozpiąć. Poprzedni Amarok z 3.0 V6 nie miał reduktora, a tutaj ma. Plus tutaj mamy dodatkowe tryby pozwalające jazdę 4A, czyli system, który sam dołączy przednią oś, jak poczuje poślizg. Sprytne, chociaż czytałem amerykańskie fora, że Bronco z tym samym napędem ma jakieś tam już problemy, ale w większości spowodowane chyba montowaniem zbyt dużych kół przeprawowych. Czyli w Amaroku mamy teraz 4 tryby jazdy terenowej. 2H, 4A, 4H i 4L, których opisy widzicie na ekranie. Oraz dodatkowo możemy zablokować tylny most. Poza tym znacznie zwiększyły się wszystkie kąty, czyli natarcia, zejścia i rampowy, a także i mocno zwiększyło się brodzenie, bo zamiast 50 mamy teraz 80 cm. I ja pojechałem Amarokiem na taki tor 4x4 i faktycznie auto fajnie sobie radziło, chociaż kilka razy przytarłem progiem, no ale w podstawie tego nie mamy. Auto bardzo łatwo wyczuć w terenie i nawet na zwykłej szosowej oponie i tej ogromnej 21-calowej feldze radziło sobie. Miałem też możliwość wjechania na rolki i to takie, gdzie tylko jedno koło miało trakcję. Na początku miałem 4A, czyli napęd automatyczny na obie osie i jak widać nie dał rady. Ale wystarczyło spiąć systemy i auto raz, dwa wyjechało. To samo ma się przy takich dużych wykrzyżach, gdzie wystarczy włączyć odpowiedni system i raz, dwa auto wyjeżdża. Pomalutko.
Pojeździłem też po rampach, gdzie pomocna była kamera, bo w sumie przy takim mocnym podjeździe nie widziałem kompletnie, co jest przede mną. Była też taka huśtawka, która w sumie nie mam pojęcia, co ma pokazać. Chyba to, że zawieszenie wytrzymuje walnięcie? No sam nie wiem. Ale Amarok dawał sobie radę, chociaż jestem świadomy, że mało kto wjedzie w teren Amarokiem w takiej najbogatszej wersji. Wróćmy więc do silnika. Mamy 3.0 V6 turbo diesla o mocy 240 koni oraz o momencie aż 600 Nm, co daje nam sprint do setki na poziomie chyba 8,8 sekundy. Mówię chyba, bo naprawdę ciężko jest znaleźć informację, ile nowy Amarok ma do setki. Niestety też nie wykonałem pomiarów przyspieszenia i elastyczności, bo auto odebrałem nowe i nie udało mi się zrobić przebiegu 1000 km, żeby go dotrzeć. Widziałem jednak pomiary przyspieszenia na innych kanałach i wynik to około 8,4 sekundy. Jak na pick-upa to bardzo dobry wynik, chociaż poprzednik łamał 8 sekund, a miał mocy mniej, bo 224 konie. Był też nieco mniejszy i lżejszy, stąd też stosunek mocy do masy był podobny. No i miał inny silnik. Naprawdę, już po pierwszych kilometrach czuć, że ta fordowska V6 pracuje zupełnie inaczej i ma inną charakterystykę. Poprzednik ciągnął dużo mocniej od samego dołu, a tutaj czujemy dużą zwłokę i mniej liniową charakterystykę. To też pewnie jest po części wina skrzyni biegów, bowiem teraz mamy 10-biegowy automat od Forda, który ma mnóstwo biegów i w sumie tyle z jego zalet. Reakcja na gaz i na kickdown wydaje się wolna, chociaż tak jak mówię, nie katowałem tego auta na maksa. A co do katowania, to auto może ciągnąć przyczepę do 3,5 tony z hamulcem oraz 750 kg bez hamulca. Poza tym mamy bak paliwa 80 litrów, co w mieście starczy na jakieś 500, no może 600 km, bo ja, kręcąc się bez celu, miałem wyniki na poziomie 13-14 litrów. Na trasie przy 120 miałem około 10 litrów, co jest wystarczającym wynikiem. W zasadzie to poprzednik palił bardzo podobnie, a przypomnę ponownie, że teraz Amarok jest większy i cięższy. Cięższy, bo auto waży około 150 kg więcej niż poprzednik. Dodatkowo pomiary spalania robiłem z ładunkiem niemal 400 kg. Właściwości terenowe już były, to teraz pora na jazdę po asfalcie. I tutaj nie zmieniło się nic. Amarok wciąż jest bardzo komfortowym pick-upem, jeździ się nim po asfalcie naprawdę świetnie. Auto jest oczywiście duże i ciężko się nim manewruje po mieście, ale jazda w trasie czy po mniejszych miejscowościach to naprawdę przyjemność. Tutaj czuć zachowano ducha poprzednika, który właśnie też cechował się bardzo dużym komfortem. W takim razie pora na cenę. Od razu mówię, tanio to już było. Nowy Amarok w podstawowym wyposażeniu Style z silnikiem 3.0 V6 TDI i z automatem 10-biegowym kosztuje 282 tysiące złotych. W moim wyposażeniu, czyli Aventura tym najwyższym, to kosztuje aż 331 tysięcy złotych. Bardzo drogo. Cennika nowego Rangera jeszcze nie ma, póki co są tylko ceny dla odmiany Raptor, która kosztuje 378 tysięcy złotych, ale tam mamy benzynowe 3.0 V6 biturbo o mocy niemal 300 koni. Możemy też kupić tam turbo diesla, który kosztuje 323 tysiące złotych, mamy tam 2 litry, 210 koni. Lada moment do oferty ma wejść zwykły Ranger i jego cennik pewnie będzie bardzo zbliżony do Amaroka. Jakbyśmy porównali Amaroka do chyba najpopularniejszego pick-upa w Europie, czyli do Hiluxa, to Amarok jest dużo droższy, ale jest też mocniejszy i bardziej komfortowy. No właśnie, komfortowy i mocny. Dodałbym jeszcze do tego takie zalety jak niezłe właściwości jezdne i terenowe, bardzo bogate wyposażenie i dostajemy pick-upa, który na tle konkurencji może się wydawać niemal premium. I chyba właśnie taki był zamysł Forda Amaroka, żeby stworzyć auto, które będzie czymś więcej niż wołem roboczym. Stąd też niestety w ofercie nie ma odmian na stalówkach, z krótką kabiną i bez wyposażenia. Każdy Amarok jest już nieźle wyposażony, nieźle jeździ po asfalcie i w terenie ma naprawdę mocny silnik. Niestety, w związku z tym idzie też wysoka cena i inne zastosowanie. Nikt takiego Amaroka już teraz nie będzie kupował na budowę, bo go po prostu szkoda, no jest za drogi. Nada się lepiej do komfortowego ciągnięcia jakiegoś małego jachtu czy przyczepy, czy może dla osób, co mają wolny zawód i potrzebują przewieźć dużo gabarytów. Ale czy nowy Amarok jest lepszy od poprzednika? Chyba tak, chociaż czas pokaże. Ma na pewno lepsze właściwości terenowe, lepsze wyposażenie i chyba lepiej wygląda, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Uważam jednak, że silnik od Volkswagena miał więcej wigoru, no ale cóż,
taka strategia. Nowy Volkswagen Amarok to po prostu Ford Ranger ze znaczkami Volkswagena. Taki Volkswagen Amarok. Cześć!